Namaste i jai shi rade. Dzisiaj historia o mówiących drzewach. To jest podcast Bhakti Kwadrans. Ale zanim przejdziemy do tego tematu, kilka ogłoszeń. Jeśli słuchasz tego podcastu na YouTube, zasubskrybuj go, po czym kliknij w dzwoneczek. W ten sposób będziesz dostawać powiadomienia o wszystkich nowych filmach i podcastach na kanale. Możesz go również słuchać we wszystkich najpopularniejszych aplikacjach do słuchania podcastów: Spotify, Apple Podcast, Google Podcast czy Spreaker. Linki znajdziesz w opisie tego filmu na YouTube i opisie odcinka oraz na mojej stronie internetowej krishnakirtan.in. A teraz historia o mówiących drzewach. Po wschodniej i południowo-wschodniej stronie Radakundy znajdują się dziś domy i pola uprawne. Natomiast ponad 80 lat temu rósł tam duży, gęsty las drzew kadamba. W czasie pory monsunowej słodkie, przyjemne zapachy kwiatów kadamba nasycały powietrze we wszystkich kierunkach. Sri Krishna, znany jako Sikhi Picha Mauli, czyli ten, który nosi pawie pióra w koronie, często bawił się w tym lesie. Poprzednia historia, opowiedziana w 12 odcinku tego podcastu, pokazała nam, że drzewa we Wryndawanie są faktycznie królami, mędrcami, wielkimi wielbicielami, tacy jak Pandawowie, którzy przyjęli formę drzew, aby służyć boskiej parze Radzie i Krysznie. Ale drzewa w Radzie są również wyjątkowe z innego powodu. Określa się je słowem kalpataru, to oznacza, że to drzewa, które spełniają pragnienia. A zatem inaczej niż zwykłe drzewa mogą obdarzyć nas tym, czego chcemy. W swojej samhicie pan Brahma wychwala je następująco: kalpa vriksha laksha avriteshu. Chintamani dhama vrindavana jest otoczona tysiącami drzew pragnień. O kalpataru w Vrijavasi mówią: jeśli trapi cię jakiś problem, powiedz o tym kalpataru. Najpierw złóż pokłon i obejdź to drzewo będące wzniosłym wielbicielem, obejmij je i odsłoń swoje serce. Kalpataru będzie cię słuchać, odpowie i pomoże ci przezwyciężyć kłopot. Drzewa z Wradży potrafią dokonać każdej rzeczy. Jeśli tego pragniesz, mogą cię nawet obdarować twoją ukochaną Jugalą, boską parą Radą Gowindą. Zaprezentowana historia świadcząca o mocy drzew Wradży w zakresie spełnienia pragnień miała tu miejsce w Kali, w lesie drzew Kadamba. Pewnego razu młody człowiek, który marzył o doświadczeniu darszany z Kryszną, wyrzekł się świata i przybył do Wradży, aby wykonywać bhajan. Całymi dniami intonował Hare Krishna w ramach dżapy, medytował o młodej parze, Radzie i Madawie, a po zachodzie słońca żebrał o trochę roti, placków pszennych, aby posiedzieć się. Któregoś zimowego poranka mżyło i chłopiec zaczął dygotać. Schował się więc w dziupli starego drzewa kadamba i tam medytował o Syama Sundarze. Po pewnym czasie usłyszał głos dochodzący ze strony drzewa, które rosło naprzeciw. To drzewo odezwało się do drzewa, w którym siedział chłopiec. Spójrz, wielki wielbiciel schronił się w tobie, dlatego okaż mu nieco łaski. Nagle z drzewa naprzeciw spadł paw i stanął przed młodym człowiekiem, rozkładając ogon w paletę pięknych, opalizujących kolorów. Potem trzy kolejne pawie przyłączyły się do tego pierwszego i utworzyły półokrąg wokół młodego wielbiciela. W środku tańczących ptaków pojawił się sam Kryszna. Pan miał niesamowitą koronę z pawich piór, flet pieścił jego usta, czerwone niczym wiśnie, a jego urzekające oczy wyrażały miłość. Dzięki łasce kalpataru z Wradży wielbiciel został pobłogosławiony darszaną Kryszny. Ta historia pozwala zrozumieć moc i łaskę drzew Wryndawany, które spełniają pragnienia. W konkluzji można stwierdzić, że powinniśmy szukać schronienia u wzniosłych wielbicieli, którzy przyjęli formę drzew. Podporządkowujmy się takim drzewom, odsłaniajmy im serce, mówmy o własnych problemach, błagajmy ich o łaskę i czekajmy na cud. To właśnie cuda sprawiają, że Wryndawana jest taka cudowna. W ten sposób kończy się historia o mówiących drzewach.
A w następnym odcinku posłuchasz historii o pobłogosławionym szakalu. Mówił do ciebie Krishna Kirtan, Hari Om Tat Sat i Jai Shri Radhe. Radhe 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 Govinda 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 Radhe 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 Govinda Radhe 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 Shyam Sri Radhe 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 Govinda Radhe 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 Govinda Radhe 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 Govinda Radhe 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 Shyam Sri Radhe 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 Govinda Radhe Radhe